Aloha, dzisiaj taki test lowlightowy. Będzie pojedyneczek między GoProówką 9 a 8 Action. Wszystkie ustawienia będę wypisywał, żebyście widzieli. Sami ocencie, która kamera jest według Was lepsza. Ustawienia, których nie będę zmieniał, to 4K i 25 latek. W obu przypadkach będzie stabilizacja cały czas włączona. Jest już po 23, jestem po uberowaniu, więc trochę zmęczony. Tak czy siak. Będę zmieniał kolory, bo obie kamery mają kolory takie zwykłe, nazwijmy to, i płaskie. W tym momencie nagrywam na zwykłych, czyli Osmo Action to jest normal, a w GoPro to się nazywa chyba GoPro po prostu. No i będę zmieniał też maksymalne ISO i shutter speeda. Teraz jest w automacie, a ISO max jest ustawione w obu kamerach na 3200. GoPro jeszcze ma 6400, ale to już wiadomo, ziarno. I nic innego. A ja jestem teraz w Rudzie Śląskiej na Hebziu, przy dworcu PKP, do którego za chwilę się udam. No i już można zrobić pierwsze testy. Teraz jest shutter auto. I tak wspomniałem, 3200 ISO. Zejdźmy z ISO na 1600, maksymalny ISO. Ja tu się nie będę rozwodził nad tą modernizacją, jak to tam wyszło i tak dalej. No bo nie o tym dzisiaj. Nagrywam też w GoPro w wide, a nie w super wide, bo super wide za bardzo zniekształca obraz. A jednak wide to już jest taki max, który się powinno używać do nagrywania. I co widzę na dzień dobry? No teraz jest 1600 max ISO. Że na GoPro jakoś tak bardziej zielono jest niż w rzeczywistości. No i żeby nie przedłużać gadką swoją, to po prostu ja sobie będę mówił ustawienia przy każdym nagrywaniu i będę dowalał muzykę. Niech se leci muzyka, jak widzicie, 23:10. A wy sobie oceniajcie, co wam się bardziej podoba. Jeszcze moja gęba, wiecie, taka sytuacja vlogowa, nazwijmy. Takie można ustawienie nocne sobie zastosować, jak najbardziej. Aczkolwiek szacera dałbym tu w auto. Już wcześniej nagrywałem ten test, tylko chodziłem w jednym miejscu, było za nudno, więc stwierdziłem, dobra, trochę sobie pojeżdżę po robocie, póki pogoda dzisiaj upelek stoi. No i zauważyłem też takie właśnie rzeczy, że Osmo lepiej nagrywa w The Cine-like, a GoPro, jak widzicie na flacie, jest green. GoPro green, a nie GoPro black. Tak by to wyglądało. GoPro strasznie zielone. No ale trzeba przetestować, nie? Te płaskie kolory. Bo zaś w Osmo to lepiej wygląda. Tyle wiem. GoPro. Dlaczego? No i jeszcze ujęcie samochodu też. Ujęcie, proszę bardzo. Ale w GoPro wracam już do kolorów zwykłych. Jedna sprawa, żeby w GoPro kolory nie były niebieskie, czy też zielone, tak jak teraz widzicie nagranie z GoPro, to nie zmienia się koloru z GoPro na flat, tylko coś innego mi się wspomniało. Już wam pokazuję, wyłączymy GoPro na chwilę. Wchodzicie w opcję po prostu, w Protuna oczywiście, i w
White balance. I white balance auto zmieniacie na native, czy native się pisze. Widać to, widać. Jak macie już te całe natywne kolory, czyli jakby to tłumaczyć na polski, włączycie nagrywanie i tak teraz się to prezentuje. Mam nadzieję, że jest różnica. To była wersja flat, teraz wersja zwykła. Myślę, że flat był jaśniejszy, więc przejdźmy do flata. Pamiętajmy, że mimo wszystko to są kamery sportowe, więc sprawdźmy stabilizację w nocy. Tu na rondzie jest taki fajny tramwaj. Chciałbym go sobie nagrać tak z boku, chociaż na szybciorę. Bez stabilizacji. Jest rudziańskie rondo i tramwaj, który tu zawsze stoi. Zawsze go chciałem nagrać. Fajnie takie lampki miał, jakby święta. GoPro ma kolory, światła żółte. Przejdźmy na szybciora w GoPro na auto. No i w auto jest zielone, także macie do wyboru. GoPro nie ogarnia wide balansu w auto w ogóle. Co tu dużo mówić. Przynajmniej tak to wygląda na tym moim torku. To jest kamera sportowa, jak to powiedział gościu z Sony. YouTuberze to debile. Nie można wydawać zbyt skomplikowanych sprzętów, nie? Tu, a tu autko jedzie, to też widzicie. No one jest białe, nie? W piątce nie wiem, ale w szóstce i w siódemce w GoPro, bo miałem też. Cały czas był ten sam problem. Cały czas white balance się, że tak powiem, chrzanił. I cały czas jest to zrypane, oni tego nie potrafią zrobić. Taka jest moja opinia w tym temacie. Lecimy dalej w kierunku rynka. To jest chyba max, co GoPro może zaprezentować, czyli Auto Balance Native. Strasznie. To jest pomarańczowe. No i kolory GoProwskie. Dla tych, co są chcieliby, żebym włączył w osmo kolory auto też zwykłe. No to mówię, no to co, co to? Mój wybór. Ale spoko. Chcecie, to już wam przełączam. Różnica w osmo między kolorami normalnymi, które teraz nagrywam, a to jest ten Red Cine Light. Jest jaśniej, więc nagrywam, tu jest noc i chcę, żeby było jaśniej. Tyle w temacie, już nic nie zmieniam, jest jak jest. Pobiegnijmy też troszkę. W razie gdyby policja była, trzeba się rozgrzać, wiecie. Bez maseczki chodzę. Nie można by teraz było, że jest sobie z ISO na mniejszą wartość, ale jedziemy w automacie, to wiecie. No i tu są płyty nagrobkowe. Jeszcze raz pobawimy się w te kolory. A GoPro w osmo nic nie zmieniam. Tutaj tak, ściana jest zielona, podświetlona na zielono. Rzeczywiście tak jest. I kolory GoPro w native. To jest chyba jedyne, co się nadaje, że tak powiem, do nagrywania w GoProwce. Tylko to jest strasznie pomarańczowe wszystko. No, więc GoPro w native w
kolorach GoProwskich. A Osmo The Cine Like, tak się to prezentuje. Zaczyna kropić coraz bardziej, więc zawijam do domu. Sami ocencie, co lepiej się prezentuje. Tutaj fajna ścieżka. Niedawno wyremontowane. No i tyle w tym temacie. Jeszcze ostatnie ujęcie zrobię z kolora normalnych na Osmo. I kolory normalne na Osmo. Co by nie było, bo tutaj nic nie koloruje, więc wiecie, niech to będzie. Dla tych, co w ogóle nic nie robią przy kolorowaniu, to może oni będą woleli tak trochę, żeby była ta czarniejsza niż szara. No, na Osmo tyle się zmienia w tych kolorach, jak zmienię kolory na te normalne, że jest trochę czarny, czarniejszy niż szary. Troszkę ciemniej, można powiedzieć, po prostu. Ja zawijam do domu, już pewnie około północy. Sami sobie ocencie, która kamera według was lepiej nagrywa w nocy. Myślę, że w tym native teraz w kolorach GoPro jako tako to wygląda. Co prawda z rzeczywistością to ma mało wspólnego, ale myślę, że obraz jest w tym momencie, jak patrzę, lepszy niż jakbym miał taki zielony. Tyle w temacie. Dzięki za oglądanie i sayonara.